dokładnie, to samo chciałem powiedzieć co dowódca tego czołgu. Cześć, witajcie, moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Mam nadzieję, że podobało wam się nowe intro do bitew z czołgu STB-1. Mam nadzieję, że za jakiś czas, jak poogrywam trochę tych maszyn, które mam no gdzieś tam podkładane do omawiania materiałów, to STB-1 będę grywał więcej, a co za tym idzie, też powtórek w moim wykonaniu, ale i od was, jak te wyniki będą bardzo dobre na tym czołgu, do którego mam duży sentyment, będę mógł wam pokazywać na kanale po prostu ich jak najwięcej. Dzisiaj właśnie bitwa z STB-1, za sterami kolega Whatever, który już u mnie na kanale prezentował swoją bitwę. Z tego co kojarzę, była to fantastyczna bitwa na Project, to tym razem właśnie jednak, i to chyba nawet na tej mapie, chociaż ja w krótkim czasie pokazywałem tyle bitew na Progetto, że już się pogubiłem, więc jeżeli nie, to nie było na tej mapie, to mam nadzieję, że dzisiejszy bohater mnie poprawi w komentarzu. Natomiast teraz, dzisiaj, ten materiał jest właśnie z japońskiego meda 10 poziomu, STB-1, fantastyczne losowanie na 8 tiery, bez artylerii na mapie Piaszczysta Rzeka, i to jeszcze w trybie spotkaniowym, gdzie tu właśnie na środku można sobie zagrać bardzo dobrze na depresję armaty, nie będąc nękanym z powietrza, nie będąc obrzucanym kupą z nieba. I to losowanie na 8 tiery, tę mapę i to wszystko wykorzysta nasz dzisiejszy bohater w sposób perfekcyjny. 2886 uszkodzeń już zadanych. Czy będzie dobita lodówka? Tak, jest pierwszy frag i mamy stan bitwy 1-1. Zobaczcie, jak fantastycznym DPM-em dysponuje teraz japoński czołg średni. On zawsze zresztą dysponował dobrym DPM-em. Teraz stał się jeszcze większym tutaj rzeźnikiem. Przy takim losowaniu, przy walce z niższymi tierami, jego wieża przy wykorzystywaniu depresji tej armaty też potrafi coś podbijać. No i jak piękne by były bitwy, jak dobrze by się grało nam, jakby tych artylerii było jak najmniej, no bo możemy się skupić dzięki temu po prostu na grze, na strzelaniu, na unikaniu strzałów od naszych przeciwników. Tu chyba Patton się już poddał, a nie obawiamy się tego, że za chwilę spadnie nam pocisk z nieba, ogłuszy nas i w ogóle będzie brzydko i niefajnie. 5486 uszkodzeń zrobionych, 1390 zablokowanych i tysiak prawie po asyście. I lecimy dalej. Jest 6-2, 3 czołgi w bazie u przeciwnika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nasz bohater będzie w stanie zdekapować. Tutaj już obijanie typa 6-1. Prawie 6 kafli zrobione i szukamy przestrzałów na kolejnych wrogów. Oczywiście kapowanie bazy na trybie spotkaniowym jest długie, no ale w momencie, kiedy już są 3 maszyny w tym kapie, no to trzeba się troszkę ogarniać i mieć świadomość, że jednak no, w tej sytuacji bez dekapa zostały nam 40 par sekund. Oczywiście nasz bohater jest blisko kapa, dojeżdżają tutaj nasi sojusznicy, więc przeciwnicy praktycznie nie mają szans na to, żeby bazę przejąć. Jeszcze wyjeżdżają tak, że no, STB-ek spokojnie ma na nich przestrzał, to wykorzystuje. Zresztą mając tak dobry DPM, możemy spokojnie i mając tak szybkie przeładowanie, możemy wykorzystać to, żeby niszczyć budynki i za moment żadnych osłon już by ci goście tam nie mieli, więc raczej wynik bitwy jest niezagrożony. Teraz mamy 8-2, kolejne strzały wchodzą, wyjeżdża na nas BATP, ale dobre tutaj wycofanie, trafia nas z gąsienicą, ale jeszcze mu się odgryzamy i już 7765 uszkodzeń zrobionych, 9-2 na liczniku. Teraz mamy przestrzał na Panterę 2. Tym razem w FA udało się strzelić, 8133 uszkodzenia zrobione. Oczywiście apeków już nie ma, więc teraz ciśniemy z hitów. No wiadomo, hity lepsza penetracja, ale tutaj też one chyba lepiej, z tego co pamiętam, są szybsze od apeków zwykłych. Jeszcze to będę musiał zweryfikować, bo ostatnio wieloma różnymi maszynami grałem. W tym STB również, jak robiłem misję, i wydawało mi się, że tymi hitami gra się lepiej nie tylko ze względu na penetrację, ale też i ogólnie na charakterystykę tych pocisków. Oczywiście, jeżeli nie trafimy w pancerz warstwowy. 9165 uszkodzeń zrobionych, 2400 zablokowane przez pancerz, 2274 asysty, 13-4. Zostaje nam tutaj obieg 263, jedziemy na dożynki, ale już nie jesteśmy w stanie go dobić. No i jeszcze Batcha 12T tak wyjeżdża, że mamy na niego przestrzał. Udaje nam się, 9500 uszkodzeń zrobionych, widocznych. Wygrywamy 15-4, zobaczmy wyniki.
A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę nasz dzisiejszy bohater oczywiście uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego. Do tego wsparcie, duży koliber i dwie odznaki biegłości. Tamtej asysty było łącznie 2,5 tysiąca, konkretnie 2587 punktów. Do tego 9918 uszkodzeń zadanych. No to mamy tu ponad 12 tysięcy uszkodzeń łączonych. Prawie dycha, szkoda, zabrakło tego jednego strzału, żeby był piękny wynik powyżej 10 tysięcy uszkodzeń, ale i tak świetny rezultat, 4 fragi, dało to łącznie 1469 punktów bazowego expa, co na masterkę wystarczyło. 39 strzałów oddanych, 32 trafione, 29 z penetracją, na te 9918 uszkodzeń zrobionych 3612 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechany dystans 1,5 km przez pancerz zablokowany 2410 uszkodzeń, na czysto zarobione 80 tysięcy kredytów, ale tu powpadały jakieś rezerwy, jakieś bonusiki. Expa nasz bohater zgarnął 2204 punkty. Fantastyczny wynik na jednym z moich ulubionych czołgów. Świetnie zrobione to wszystko w krótkim czasie i pięknie było widać wszystkie zalety STB. Mam nadzieję, że ta krótka bitewka Wam się podobała. Jaki wynik? Dziękuję oczywiście za wszystkie łapki w górę pod tym materiałem. Pamiętajcie o subach, dzwoneczkach i tych innych pierdołach YouTube'owych. W opisie macie różne przydatne informacje. Zachęcam, żeby tam zerkać. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć!